Rated mature. I, myself, actually remember the gloomy spring of 1986 very well. It happened only a few hundreds of kilometers from the Polish border. Our government ordered administering strong iodine solution to young people as it was supposed to protect us from the radiation. And believe me, it was disgusting. But somehow, Chernobyl became more than a childhood memory for me. It became a hobby, a bug. That's why in 2016 we created Chernobyl VR Project, an interactive virtual documentary. To miejsce znika w oczach. To, że udało nam się je zeskanować, to w jakimś tam sensie ocali tą strefę. Są obiekty takie jak właśnie szmaragdowy, który strawił pożar, i są takie budynki, które po prostu walą się lub zawalą się za maksymalnie 3-4 lata. Ich po prostu nie będzie, a w naszej grze one przetrwają dzięki temu. Znajdując się na wysokich piętrach tego reaktora, widzimy praktycznie całą okolicę Czarnobyla. I stojąc właśnie z Wojciechem Bazdurem, z naszym creative directorem, patrzyliśmy na to i mówimy: wow, to jest wspaniałe miejsce, ale genialnie byłoby tu zrobić grę. I kurczę, a gdyby w naszej grze gracz codziennie widział ten widok, z perspektywy tego widoku mógł sobie wybierać miejsce, do którego idzie, i jeszcze widział swój wpływ na świat. Jeżeli trzeba byłoby Czarnobylajta zaszufladkować, to zdecydowanie jest najbardziej solidna horror RPG. Aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że ten horror to jest dla nas bardziej stylistyka. Dla nas horror to jest bardziej to, że Jezu, mam towarzyszy, odpowiadam za nich. Ta cała odpowiedzialność tego, co się dzieje, decyzje, które muszę podejmować, to jest straszne, że znajdujemy się w strasznej sytuacji, z którą jakoś sobie musimy dać radę. W zonie czujemy się trochę tak jak w grze komputerowej, ale jednak mamy poczucie, że to jest realny świat. I wszystko, co robiliśmy w stosunku do naszej wizualizacji czy do naszej realizacji tej strefy czarnobylskiej w grze, właśnie miało tak naprawdę za zadanie pokazać te same emocje, które my mieliśmy odwiedzając strefę, tylko zmultiplikowane.